Nasza działka jest na odludziu i niełatwo ją eksploatować. Na skraju Klondike pracuje młody stażem szef ekipy Fred Lewis. To decydujący sezon, bo zastawiłem dom. Mamy cel i spełniamy marzenie. Fred liczy, że wydobędzie 500 uncji złota, czyli 5 razy więcej niż rok wcześniej. Ale tydzień temu zauważył coś niepokojącego. Cała działka jest pod lodem. Jego prawie 9-metrowa warstwa oddziela surowiec od poszukiwaczy. Co zrobimy? Matka natura znów nam przyłożyła. To będzie trudna bitwa. Musimy się namęczyć, żeby osiągnąć cel. Fred usuwa warstwę śniegu, która uniemożliwia sprowadzenie maszyn z obozu na działkę. Nie widziałem jeszcze tyle śniegu. Pracujemy we dwóch z JB, usuwając śnieg metr po metrze. Ale pomoc jest już w drodze. Po 4-dniowej podróży ze stanu Waszyngton 22-letni przyrodni syn Freda Christopher Parker i były snajper Stuart McKenzie dotarli na miejsce. Trudno uwierzyć, że już wróciliśmy. Niedawno wyjechaliśmy. Roztopy będą 10 razy gorsze niż rok temu. Dojedziemy na działkę? Zobaczymy, ile odśnieżył Fred. Musimy dać radę. Przystosujemy się. Jest Fred. Stuart i Christopher przyjechali. O ile zakład, że zagoni nas do roboty? Cześć. Jak droga? Co słychać? Chcę wydobyć 500 uncji. Rany. Ale mam złą wiadomość. Działkę skuł lód. To będzie ogromne wyzwanie. Nie czekamy na matkę naturę, a pracujemy. By wydobyć 500 uncji, ekipa musi najpierw odśnieżyć zdradliwą, krętą i pochyłą 6-kilometrową drogę.